HagerCAD daje możliwość tworzenia etykiet, które możemy umieścić na urządzeniu oraz na maskownicy rozdzielnicy. Etykiety służą do oznaczenia poszczególnych elementów, np. H1, S1, LS1 lub F1 do F4, a także opisu i lokalizacji każdego obwodu. Przed utworzeniem etykiet, schematy i widoki obudowy muszą być ukończone. W tym celu kliknij na moduł Schemat. Oznaczenia muszą być prawidłowo opisane na schemacie. Etykiety są generowane na podstawie oznaczeń poszczególnych urządzeń oraz lokalizacji obwodów. Wróćmy do tabeli schematu. Jeżeli produkt nadrzędny nie ma przypisanego żadnego obwodu, tak jak na przykład F5, informacje o obwodzie możemy dodać w oknie Właściwości lub w tabeli. Dodamy opis oświetlenie w polu Urządzenia oraz parter w polu Lokalizacja. Oznaczenia te będą widoczne zaraz po ich wprowadzeniu. Teraz otworzymy moduł Etykieta. HagerCAD pobrał informacje z modułów schematu oraz obudowy, aby automatycznie wygenerować oznaczenia. Etykiety możemy aktualizować, jeśli na nie klikniemy. Dodamy teraz urządzenie, na przykład gniazda. W zakładce Właściwości wybieramy model etykiety. W tym oknie możemy modyfikować ustawienia etykiet w zależności od potrzeb. Możemy dodać lub usunąć oznaczenie lub piktogram. Można również zmienić orientację tekstu. W podobny sposób można modyfikować opisy umieszczane na maskownicy. Następnie klikamy OK. Wprowadzone zmiany są natychmiast wyświetlane. Jeśli wszystkie etykiety są gotowe, możemy je wydrukować. W tym celu przejdź do modułu Etykiety i kliknij opcję Drukuj. Wybieramy, dla jakich lokalizacji mają zostać wydrukowane etykiety, czy dla całego projektu, czy dla wybranej rozdzielnicy. Zaznaczamy, które typy etykiet powinny zostać wydrukowane. W tym przykładzie wybieramy pole Oznaczenie etykiety. Teraz wybierzemy rodzaj papieru oraz inne opcje drukowania, takie jak na przykład Drukuj na znaczniku cięcia czy Drukuj krawędzie etykiet. Kliknij Drukuj, aby wygenerować plik PDF. Ważne jest, aby wybrać opcję Faktyczny rozmiar, aby zachować aktualny i rzeczywisty rozmiar etykiet. Ostatnia funkcja jest dostępna w zakładce Etykieta. Klikamy Eksportuj i wybieramy rodzaj etykiety, której potrzebujemy. Wygenerowany plik można używać np. do drukowania etykiet jako naklejek,